kontynuujemy analizę różnych przypadków powstawania obrazu w zwierciadle parabolicznym. Kolejny przykład po tym, co już zrobiliśmy, to jest taki, gdy nasz obiekt stoi trochę bliżej, bo stoi w środku krzywizny, czyli w odległości dwóch ogniskowych od tutaj tego minimum paraboli będącej przekrojem naszego zwierciadła. Narysujmy sobie, obiekt się znajduje tutaj, a promienie biegną następująco. Jeden to jest promień równoległy, tak, i znowu biegnie on tak, odbija się i trafia w ognisko, a drugi biegnie przez ognisko i trafia tutaj na powierzchnię zwierciadła, po czym po odbiciu się biegnie równolegle. I tutaj całe szczęście udało mi się to narysować dosyć dokładnie, troszeczkę tu nie trafiłam, ale jeśli by to narysować bardzo dokładnie albo policzyć, to by nam wyszło, że obraz takiego obiektu umiejscowionego tu w środku krzywizny jest również umiejscowiony w środku krzywizny, tylko jest odwrócony. Podobnie jak tutaj ten obraz w tym przypadku był odwrócony. Tutaj warto dodać odwrócony. Tak i tutaj również jest obraz odwrócony, jest tej samej wysokości co rzeczywisty obiekt. To możemy sobie znowu pokazać z podobieństwa tych dwóch trójkątów, tego trójkąta i tego. Tutaj oczywiście w przybliżeniu przyjmujemy, że tą różnicę, tutaj mamy odległość f, a tutaj mamy odległość trochę mniejszą, ale jeśli założymy, że wysokość naszych obiektów jest dużo mniejsza niż odległość ogniskowa, co oczywiście tutaj nie jest prawdą na tych rysunkach, bo rysuję je tak, żeby były czytelne, ale jeśli zaniedbamy tutaj tę różnicę, to z tego, że tutaj jest odległość ogniskowa i tutaj jest odległość ogniskowa, wynika również, że te dwie wysokości są sobie równe. No i tutaj oczywiście też mamy obraz rzeczywisty, bo promienie faktycznie fizycznie docierają do tego miejsca, w którym powstaje obraz, więc możemy sobie podsumować, że w tym przypadku mamy obraz rzeczywisty, odwrócony o wysokości równej wysokości obiektu. Kolejny przypadek to jest taki, gdy nasz obiekt znajduje się pomiędzy ogniskiem a środkiem krzywizny. Tak, znów analizujemy bieg promieni. Pierwszy to jest promień równoległy do osi symetrii. On odbija się i trafia tutaj w ognisko, biegnie dalej. A drugi to jest promień taki, który trafia w ognisko. Tak, następnie odbija się i biegnie jako równoległy. Widzimy, przecinają się one tutaj. Obraz powstaje w tym miejscu, jest znowu odwrócony, tym razem jest powiększony. Specjalnie tutaj narysowałam mniejszy, żeby ten, który narysuję tutaj, mi się dobrze zmieścił. Wiedziałam, że będzie powiększony. I ponownie jest to obraz rzeczywisty, ponieważ promienie światła rzeczywiście docierają tutaj, w to miejsce. Tu się przecinają i dalej z tego punktu rozbieżnie wychodzą. A może to zabrzmiało tak, jakbym się wymądrzała, że ja wiedziałam, że obraz będzie powiększony, a skąd wiedziałam? Przyjrzyj się dokładnie temu pierwszemu przypadkowi i porównaj go z tym. Zobacz, że gdyby po prostu odwrócić ten cały rysunek wokół osi symetrii, tak, tutaj do góry nogami, oraz odwrócić bieg promieni, czyli wyobrazić sobie, że one wychodzą stąd, a trafiają tutaj, to byśmy otrzymali właśnie tę sytuację. Byśmy zamienili rolami obraz z obiektem na tym rysunku, to byśmy nawet wiedząc to, nie musieli rysować ponownie i tutaj analizować znowu tej sytuacji, tylko po prostu przez odwrócenie kierunku biegu promieni tutaj na tym rysunku byśmy wiedzieli, że jeśli to jest nasz obiekt, to będzie obraz. I że obraz będzie rzeczywisty, odwrócony i powiększony. Kolejny nasz przypadek to taki, gdy obiekt stoi w ognisku. Co się dzieje wtedy? Narysujmy sobie jeden promień, jest równoległy. On pobiegnie tak, trafi w ognisko. A teraz nie mamy możliwości narysować promienia przechodzącego przez ognisko, dlatego narysujmy sobie promień, który trafia tutaj w środek zwierciadła, a następnie odbije się. Bardzo chcę starannie narysować, bo tu chodzi o to, że ten promień i ten są do siebie równoległe. Nigdy się nie przetną, więc obraz nie powstanie. Brak obrazu. A dlaczego tak jest? No tak, tutaj ten kąt jest równy temu kątowi, bo tu w tym miejscu, w środku zwierciadła, zwierciadło jest płaskie, w bardzo dobrym przybliżeniu, więc odbije jak zwierciadło płaskie tutaj w taki sposób, że kąt padania jest równy kątowi odbicia. Z kolei jeśli założymy, że ta wysokość jest dużo, dużo mniejsza od długości ogniskowej, to możemy zaniedbać o tą różnicę i wtedy w przybliżeniu
Ta odległość jest równa odległości ogniskowej, więc ten trójkąt jest podobny do tego trójkąta, właściwie jest przystający do niego. Mają dwa boki tej samej długości i ten sam kąt między nimi, kąt prosty, to oznacza, że również ten kąt jest równy temu kątowi i temu. Tak, a jak ten kąt jest równy, to i ten kąt jest jemu równy, więc te dwa promienie są równoległe, dlatego obraz nie powstaje. To jest taki szczególny przypadek, kiedy obiekt stoi w ognisku zwierciadła. Jeszcze ostatni przypadek, który nam został do przeanalizowania, to taki, kiedy obiekt stoi tutaj bliżej niż odległość ogniskowa i wówczas możemy sobie przeanalizować dwa takie promienie. Jeden, który wychodzi tutaj w kierunku zwierciadła, ale pod takim kątem, że jego przedłużenie będzie trafiało w ognisko, czyli taki, który po odbiciu się będzie równoległy, a drugi taki, równoległy tutaj do osi symetrii, który po odbiciu trafi w ognisko. O, takie dwa promienie i zauważ, że tutaj te promienie nie wychodzą ze wspólnego punktu. I trzeba zobaczyć, gdzie ich przedłużenia się przecinają. Przecinają się tutaj i to miejsce to jest położenie obrazu, który w tym wyjątkowym wypadku jest pozorny. Mamy obraz pozorny, tak? To jest taki szczególny tutaj przypadek. I on jest, zobacz, nieodwrócony. Obraz strzałki znajduje się po tej samej stronie osi symetrii, co faktyczna strzałka. I jest on powiększony, ponieważ zawsze ten promień, ten, który wychodzi jako równoległy, żeby jego przedłużenie tutaj trafiało w ognisko, to musi wychodzić tak, jakby do góry, to tutaj to oznacza, że tutaj czubek obrazu strzałki będzie wyżej niż rzeczywisty czubek strzałki. To tak tłumaczę, machając rękami trochę. Ale używając geometrii tutaj wszystko można sobie udowodnić, zarówno w tym przypadku, jak i w pozostałych. Tak więc podsumujmy sobie, tutaj powiedziałam obraz pozorny, bo promienie świetlne nie krzyżują się w rzeczywistości, w ogóle nie docierają fizycznie do punktu, w którym powstaje obraz, tylko obraz powstaje jako sztuczka naszego mózgu na przedłużeniu tych promieni, nieodwrócony i powiększony. To są wszystkie przypadki. Polecam Ci jeszcze raz sobie przeanalizować, może albo jednocześnie oglądając ten film, zatrzymywać go i próbować sobie to wszystko rysować samemu na kartce. Jest to dobre ćwiczenie.